Ale my, to może byśmy napisali coś na próbę. I tak właśnie powstało to pierwsze opowiadanie z Łowców Głów. I wtedy stwierdziliśmy, że szkoda tego opowiadania, tak po prostu piszemy taki tryptyk i tak ta książka powstała mniej więcej. Także ominęło mnie pisanie do szuflady. Nie wiem, czy na szczęście, czy nie na szczęście, bo to może trochę za łatwo mi to przyszło. Ale może to jest tak, no nawet tu mi napisali pisarz, a to się trochę śmieję z tego, bo ja jak już to mówię o sobie, że jestem raczej opisywaczem rzeczywistości. I, bo ta rzeczywistość jest tak niesamowita i tak, tak wspaniała, że człowiek nie jest w stanie wymyślić w ogóle, nie jest w stanie wymyślić tego, co życie niesie ze sobą i jak to wszystko przedstawia. Póki co to pisanie mnie kręci, to jest moja jakaś taka odskocznia, to jest moje i ale stając się tutaj, wiem, czy za rok się nie skończy i będzie coś nowego. Nazywam się Robert Łukowski, jestem z Poznania. Przyjechał pan dzisiaj nie bez przypadku, bo mamy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Spotka się pan ze swoimi czytelnikami w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze. No, tak, z inicjatywy tutejszej księgarni Atena jest obchodzony ten Dzień Książki, tak hucznie tutaj w Kamiennej Górze. Chyba najhuczniej w Polsce i właśnie z tej okazji przybyłem tutaj ja i wiele moich koleżanek i kolegów, że tak powiem, po piórze. Mamy cykl spotkań z naszymi czytelnikami, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. No i w ogóle sam klimat góry, niesamowita Kamienna Góra, która słynie i z tego niepowtarzalnego uroku oraz też niesamowitych tutaj widzę i architektury i zabytków. Także bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj dodałem. W skrócie, gdybyśmy mieli powiedzieć, o czym w swoich powieściach pisze były policjant? No nie tylko o policji, chociaż jest ona jak gdyby zasadniczym tłem tych moich książek. Jakieś to są osobiste moje przeżycia i przemyślenia na temat policji i tego, co się tam dzieje. Też chyba ważną kwestią jest to, że dzisiaj już jako były policjant mogę jak gdyby przeanalizować i zobaczyć też tą drugą stronę, tak? Zobaczyć człowieka w pełni, zarówno tego z tej strony prawa, jak i tego z tej drugiej strony prawa. Gdzie te wybory nie są łatwe, nie są proste i rzeczywiście trzeba się nad tym pochylić. Jako policjant nie miałem takiej możliwości, bo wtedy jest po prostu zadanie do wykonania i się je wykonuje. Co według pana jako autora wielu książek jest najcenniejszego w takich spotkaniach z czytelnikami? No żywy kontakt z człowiekiem, tak, czyli nawet nie, to nie jest kwestia nawet jakichś odczuć werbalnych, ale tych pozawerbalnych, tak, widzisz ten uśmiech, widzisz, że ktoś przyszedł specjalnie dla ciebie, poświęcił swój czas, że ludzie się tym interesują, tak, że chcą poznawać te historie, że zadają też jakieś nietuzinkowe pytania, które później gdzieś tam człowieka zmuszają do myślenia przy pisaniu kolejnych rzeczy. Ja myślę, że to jest najważniejsze. Gdyby miał pan powiedzieć krótko, dla kogo są te książki przeznaczone? Wie pan co, to moje książki to jest taka niezabarwiona rzeczywistość. Czasami bardzo brutalna, czasami bardzo odarta z wszelkiej jakiejś takiej ogłady i powierzchowności. Więc na pewno dla ludzi, którzy nie boją się spojrzeć rzeczywistości prosto w oczy i jak gdyby też, myślę, że zanalizować siebie, tak? Jak ja bym się tak zachował w takiej sytuacji, jak ja bym podszedł do czegoś takiego, tak? Czy tak łatwo mi ocenić tego przestępcę, tak? Czy tego policjanta, dobrego czy złego? Bo w życiu, życie nie jest czarno-białe, życie ma wiele barw. Dlaczego ten dzień jest tak wyjątkowy? Bo wszyscy wiemy, że czytelnictwo w Polsce wygląda coraz gorzej. Czy uważa pan, poprzez takie spotkania może pójść ten wskaźnik w górę? Ja myślę, że tak, bo z jednej strony widzę, że państwo stara się to ratować, wydając wielkie pieniądze na kampanie czytelnicze, które moim zdaniem nie mają najmniejszego sensu. Lepiej i prościej, nawet z tego, co kojarzę wzorem wielu innych państw, dotrzeć do tych ludzi, którzy czytają już.
i po prostu przez nich jak gdyby docierać do innych, bo samo nakłanianie czy robienie spotów reklamowych, czy nie wiem czego tam jeszcze i wydawanie na to pieniędzy nie ma najmniejszego sensu. Więc te podróże mi dają bardzo, bardzo, bardzo dużo. Teraz między innymi piszę taką książkę. Też fabułę, też w konwencji sensacji. Książka jest jak gdyby opisem moich przeżyć, fascynacji Afryką, czarną Afryką. Miałem okazję tam być i siedzieć tam trochę i też trochę pojeździć, nawet dużo pojeździć po Ugandzie i trochę w Kongu. No jest to zupełnie inny świat, zupełnie innych i wartości i nawet takiego podejścia do życia takiego bez tego naszego przymusu, bez tego naszego wiecznego muszę, które gdzieś tam w nas cały czas gnębi, a które sami sobie cały czas mocniej, coraz bardziej mocniej. Ja się śmieję, że tam mimo tej biedy, tego, no bo to jest bieda, to jest niewyobrażalne. Na zasadzie takiej, powiem Państwu taką historię, że był taki facet, który pilnował bramę. Wielki chłop, taki góral z plemienia Luganda, z gór Ruandy. Miał 52 lata, czyli jak na Ugandę wiek bardzo zaawansowany, po średnim wieku wynosi tam około 46 lat. No i tak on pilnował tej bramy w tym, nazwijmy to, hotelu. I on tam był cały czas, czyli 30 dni i nocy, i wykonywał tą pracę za $60 miesięcznie. Bardzo się cieszył, że ma tą pracę, ale w związku z tym, że ja czasami nie mogłem tam sypiać, bo było parno strasznie, więc schodziłem na dół, no i tam sobie gawędziliśmy. No i tam, na ile ten mój angielski, jego angielski jakoś tam funkcjonował, no sobie gadaliśmy. No i w pewnym momencie ja mu tam opowiadam o Europie, bo on chciał, on sobie przypominał, że Oslo to jest stolica Norwegii, bo tam kiedyś się w szkole uczył, bo kiedyś była szkoła w ogóle jeszcze tam. No i fajnie. I w końcu ktoś mu mówi, a co ty robisz? No ja mu tam staram się wytłumaczyć, że tam jakieś inwestycje, coś, aha. I tak patrzy na mnie i mówi, wiesz co? To ty tam musisz mieć bardzo dużo krów. Bo po prostu u nich to jest wyznacznik bogactwa, statusu społecznego i tak dalej.